100 gram wody, około 15 gram drożdży. Wlewam to razem i wymieszam z mąką 200 gram. To będzie rozczynka. W ten sposób tak wygląda w tej chwili po jednej godzinie. Biorę jedną gałązkę rozmarynu. Jak widać, rozczynka mi wyszła bardzo ładnie. Zobaczcie, jak wygląda. Ślicznie potroiło swoją objętość. Zanim zacznę robić, to sobie tutaj do pół litra wody dodam drożdży. Taki kawałek drożdży dodam. Teraz tą rozczynkę przerzucę do maszyny. Dobrze ją oskrobię. Teraz wleję te drożdże. Przedtem użyłem jakieś 200 gram mąki, to teraz sypię resztę, żeby to było kilogram mąki. Teraz soli dodam 20 gram. I zaczynam mieszać. Teraz w czasie mieszania muszę dodać oliwy z oliwek. Takie 40 gram. Ciasto mam zamieszane. Jest takie bardzo lejące. I takie właśnie ma być. Żeby taką konsystencję uzyskać, trzeba mieszać 4 minuty na wolnych i 6 minut na szybkich obrotach. Teraz to sobie przetransportuję do miski. Ale najpierw muszę dobrze zmoczyć oliwą, żeby później łatwo było ją wyciągnąć. Tak jak widać, całe ciasto mam w tej chwili w misce. Przykryję i zostawię na jakąś godzinę. Teraz jak widać, godzina minęła. Muszę przerobić ciasto już na stolnicy. Troszkę oleju.
I teraz znowu do miski, aż wyrośnie, to podejrzewam, że to będzie w ciągu pół godziny. Proszę bardzo, ciasto mi pięknie wyrosło. Posypię sobie mąką. Teraz zaczynam wycinać dziabatę. Tutaj jedną część zawijam. W ten sposób. To będzie na coś innego. Tu jeszcze jedną dziabatę. Teraz, żeby mi to rosło, odpalam jakieś 30 sekund, żeby tylko zmieniła się temperatura i wstawię to do piekarnika, niech spokojnie rośnie. Teraz ostatnia rzecz, którą robię z tego ciasta. To będzie focaccia. Teraz tą focaccię poleję olejem. I też spokojnie może sobie teraz rosnąć. Teraz do tej focacci potrzebuję połowę czerwonej cebuli. Cebula gotowa. Pomidorki.
Pomidorki mam gotowe. I najważniejszy składnik to właśnie rozmaryn. Ale rozmaryn pokroję bardzo drobno. Więc ciapata wygląda tak i już idzie do pieca. A teraz zaczynam szykować focaccię. Czerwona cebula. Czarna sól kamienna. Rozmaryn. I użyję dwóch plasterków sera żółtego. Nie mam akurat cheddara, ale posypię tym. Więc pierwsze ciapaty mam gotowe. Sałatka z tuńczyka. I na przykład tak można podać. Doszliśmy do momentu, gdzie mam focaccię. Bardzo chrupiące ciasto. Tak wygląda, tak się prezentuje i smaczne jest, naprawdę gwarantuje dobry smak. Z tego względu, że do tego ciasta na kilogram mąki dałem tylko 20 gram soli, dlatego to ciasto jest takie bardzo delikatne. Ja bym dał 30 gram na kilogram soli, byłoby bardzo podobne do chleba.